Kasowniki pełniące funkcję biletomatów zamontowane są w każdym autobusie komunikacji miejskiej. To duże udogodnienie, którym już od roku cieszą się mieszkańcy oraz turyści. Cieszymy się, że Kołbrzyżanie, nie tylko Kołbrzyżanie, bo też turyści bardzo ochoczo z tej metody korzystają. Tak, wprowadziliśmy to już ponad rok temu i widzimy bardzo duży wzrost zainteresowania płatnościami elektronicznymi, więc oczywiście w tym się do tego włącza się również płatność aplikacjami między innymi, ale no to na pewno zdecydowana większość to widzimy po ilości skasowań jest osób korzystających z kasowników. Zwykle w każdym roku sprzedaż w ramach płatności elektronicznych oscylowała w granicach 250 tysięcy złotych, a tylko w ubiegłym roku było to blisko 600 tysięcy złotych, co jest zasługą biletomatów. A im więcej płatności elektronicznych, tym wyższa punktualność autobusów. Dlatego, że nie mamy kolejek do kierowców na każdym przystanku, dlatego też ta płynność ruchu jest wyższa i bardzo nas to cieszy. Jeżeli chodzi o samą płatność, jest bardzo prosta. Na kasowniku czerwonym jest na ekranie umieszczona informacja płatność kartą bankową, należy ją kliknąć. Następnie wybierając interesujący nas kwotę biletu, dodać ją do tak zwanego koszyczka, przejść do ostatniego kroku, gdzie przykładamy kartę zbliżeniową. To jest cały zakup płatności. Biletu fizycznie nie otrzymujemy na moment kontroli. Jedyne co musimy zrobić, to tylko przyłożyć swoją kartę płatniczą do czytnika kontrolera. W tej chwili komunikacja miejska dysponuje 26 autobusami i w każdym znajduje się kasownik pełniący funkcję biletomatu. Ale jak zapowiedział Michał Jaczyński, wkrótce będzie ich więcej. Jesteśmy na etapie dołączania do tej liczby kasowników kolejnych 11. Chcemy umieścić je w pojazdach, które już nie mają karencji ze względu na obostrzenia funduszy europejskich. Wszelkie autobusy, które zakupiliśmy z funduszy europejskich, przez 5 lat nie możemy ingerować w nich wygląd, w nich specyfikację techniczną. Dlatego mamy 11 pojazdów, które takich wymogów już nie mają. Tam będziemy chcieli umieścić po drugim kasowniku z płatnością. Myślę, że to jest kwestia 2, maksymalnie 3 miesięcy. Chcemy jeszcze, być może uda nam się w trakcie sezonu, żeby te dodatkowe kasowniki zostały dołączone. Jeżeli chodzi o takie udogodnienia jeszcze, 2 miesiące temu uruchomiliśmy w kasownikach dodatkowo pod kątem turystów informacje w języku niemieckim, w języku angielskim.